Jesteśmy przed budynkiem telewizji, proszę państwa. Tu jest mnóstwo znanych ludzi z telewizji. Jeśli ktoś nieznany chce wystąpić w telewizji, to mówią nie, bo tu mogą występować tylko ludzie znani z telewizji, bo nieznanych z telewizji nikt nie chce oglądać, bo po prostu ich nie zna. No i tak koło się zamyka, no bo trudno, żeby znali kogoś z telewizji, kto w niej nie występuje. Naprawdę, zgłupić można. Proszę państwa, to i tak tutaj nikt się na niczym nie poza, bo to się nikt nigdy niczemu nie dziwi. Jest! To tutaj! Siadamy! No, Mariuszu, powiem ci szczerze, że PKS do Otwocka wyglądał lepiej niż ten samolot. Co, brakuje ci koszyka z jajkami na kolanach? Poczekaj, mogę przy oknie? Nie, Mariusz, Mariusz, uspokój się! Mariusz, tata siedzi przy oknie. Jak się źle poczuję, to jest okno, otworzę sobie, przewietrzę się trochę do... No, jeszcze może się przydać inaczej to okno jakoś tam jeszcze. Dobrze, siedzimy, dobra, no. Nie rozpychaj się, posuń się. Chyba niedługo zaczniemy kołować, co Mariusz? No. Nie bój się, tata, co? Peniasz? Co ty, tato? Wypadek lotniczy to się zdarza jednej osobie na 10 milionów. Jednej osobie na 10 milionów? No. To jest sprawdzona wiadomość? Na 100%. Gratulacje, kwiaty i drobny upominek dla pana. O, z jakiej to przyczyny? Jest pan naszym 10-milionowym pasażerem. O rany! Wygrałeś! Mariusz, uspokój się, co ja wygrałem? Tak. Przepraszam, a tak. Na jakiej wysokości będziemy lecieć? Proszę pana, na wysokości 10 tysięcy metrów. 10, tak. A nie można niżej? No po co tak wysoko? To przecież po co? Szkoda paliwa, prawda? Przecież wystarczy 20 metrów i będzie nad ziemią, tak? Dobrze. A tak to w każdej chwili można wylądować, prawda? Proszę się tu nie denerwować. Proszę zapiąć pasy, za chwileczkę będziemy startować. Tato, zapnij pasy. Sam sobie zapnij. Ja nie zapinam. Nie dam się spętać jak ciele w rzeźni. Chyba nie tchórzysz. Ty się boisz latać samolotem. Mariusz, uspokój się, bo... Mariusz! Mariusz! I patrz. No tak. Jeszcze tego tu brakowało. No to cyrk mamy w komplecie. Na pewno na pokładzie jest bomba. No i co z tego? Wujek mówił, że bomba na pokładzie samolotu jest zupełnie normalna rzecz. Tak, ale on jest pilotem bombowca. Weź ty się zastanów, głupoku! Excuse me? Co? Is this place is available and free? Co? This place? On coś za... Chce bombę położyć na krześle? Co ty? Nie, on chce tam usiąść! Usiąść tutaj chce! No! Nie! Nie, tam nie, bo zajęte jest! Jest! Zajęte! Nie, jest! Tak, słucham pana. No jest? Czy ten gość, co sobie suszy włosy, to jest... Gdzie on siedzi? To tutaj? Nie, pan ma miejsce w business class. Mister... Yes? Have you got any kebab? Yes, this way, please. Kebab, yes. W innym samolocie w ogóle. Brother, home. Dobra, brother, w innym samolocie będzie mu lepiej. Widziałeś jaki bogol? Business class. Się dorobił na ropie. Pamiętaj, że jak wrócimy do domu, że żebym natychmiast sprzedał samochód. Nie będę nabijał kabzy Arabom, kupując benzynę. A akurat sprzedasz samochód. Zanim wrócimy, to już go do końca zeżre rdza. Trochę się mój Warburg wysłużył. O Jezu, to był Warburg. Matko, ja przez to rdzę nigdy nie wiedziałem, jaka to marka. Warburg, tak. Miałem go 50 lat. Trochę się wysłużył. Do czego ja w życiu doszedłem właściwie? Co ja zdobyłem? Nic. Nic. Mam tylko wrednego szefa w zakładzie energetycznym Warszawa Zachód. Grubą żonę i głupiego syna. A właśnie. Mówiłem ci już, że nie znam z geografii? Nie mam po co żyć. Ej, no co ty, tato, no przecież mnie i mamie bardzo na tobie zależy. Zależy wam, tak. Jak dwóm pchłom na psie. Nic w życiu nie zdobyłem. No to jak to nic? Tak, dwa punkty w ping-ponga w ogólniaku. No dobra, a ta wycieczka na Sycylię, którą wygrałeś? Ta teraz? No. Wiesz, w jaki sposób ją wygrałem? No jak? Zebrałem 500 pustych opakowań po pasztecie z gryzoni domowych. No dobra, no ale wiesz, ale z całej Polski wylosowali akurat ciebie. Bo tylko ja jem ten pasztet. Trudno było nie wygrać.
Tak, Mariusz, już po nas. Twoja matka będzie wdową. No, z tego to akurat się ucieszy mama. Będzie w końcu miała tylko pilota od telewizora dla siebie. Jędza. Nie dam jej tej satysfakcji! Właśnie, że nie dam jej tej satysfakcji! A? Wychodzimy stąd! Będę żył! Nie, wychodzimy! Będę żył! Będziemy się szarpać o tego pilota do końca życia! Wychodzimy! Nie, nie wstaję! Wstawaj! Wstawaj! Co ty ode mnie chcesz? Nie, ja chcę! Wstawaj, pojedziemy rowerem! Nie będę taki kawał dymał na rowerze! Będziesz, wychodzimy! Nie, nie, będzie! Wstawaj! Nie, mi się wstawaj. Podoba! Mi się podoba! Bo siłą się wciągnę! Nie. Wstawaj! 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 Wstawaj, Mariusz! Wstawaj! Co to, proszę panu, co tu się dzieje? Samolot zaczął już kołować! Proszę bardzo, natychmiast proszę zapiąć pasy! Nie! Nie! Ten samolot nigdzie nie poleci! Porywam go! Halo, wieża? Halo, wieża? Teresa, lot 327. Jest porywacz, ma zakładnika. Przepraszam bardzo, kim pan jest? Jakie ugrupowanie pan reprezentuje? Reprezentuję ugrupowanie Pasztetowy Gryzoń. Tato, przestań! I noszę krwawy pseudonim Tato. Nie, nie słuchajcie go! Tata zwariował! Przepraszam, a jakie są pańskie żądania? Czego pan chce? Pieniędzy? Dymisji prezydenta Kwaśniewskiego? Gdzie mamy lecieć? Właśnie nigdzie nie polecimy. Nigdzie nie polecimy, bo przebije tego człowieka samolotem. Nie! Ciąć. Będziemy kołować po ziemi na Sycylię. Po ziemi. Ale to nie łatwiej byłoby polecieć? Nie, bo zabije tego człowieka! Ale nie możemy kołować 3000 kilometrów, proszę pana. Przez góry, no przez morze, no. Jak to 3000 kilometrów? Przez Sycylię jest pod Poznaniem. Pod Poznaniem jest Malta. On ma dwóch z Gegry. Dobra, w takim razie żądam podstawienia dwóch używanych rowerów. Nie, jak ty nowy! A co z pieniędzmi? Co? No bo porywacze zazwyczaj żądają pieniędzy, prawda pani Tereso? Tak. A, to nie wiedziałem o tym. Pierwszy raz porywam samolot. No dobrze, no to ewentualnie... Ile? 5 milionów dolarów! Mariusz! Masz wypisy! 10! 10? Dobrze. A co z prezydentem Kwaśniewskim? Czy ma się podawać do dymisji? Nie, no bez przesady, nie, to aż tak bez to... Przesady. No bez przesady. Ale za to żądam dymisji dyrektora Zakładu Energetycznego Warszawa Zachód. I dymisji nauczyciela geografii z mechanika numer 3. Mariusz, ja porwałem ten samolotek. Chcesz swoje żądania, to sam sobie porwij samolot. To się wchrzaniasz na mój. Przepraszam, panie porywaczu, ale może jeszcze jakieś żądania? Tak, niech stewardessa się rozbierze. Mariusz, uspokój się, jak ty się... Co? Ale co ty ode mnie chcesz? No przecież zawsze jak oglądamy filmy i jest o samolotach, to ty mówisz, stewardessy powinny obsługiwać nago. No bo pewnie, że powinny. No powinno, daj się rozbierać. Mariusz, pociągnij, zaraz. Mariusz, pani stewardesso, proszę się rozebrać. Proszę pana, absolutnie, to jest wykluczone, proszę pana. Ja jestem pracownicą Polskich Linii Lotniczych. Ja reprezentuję 80 lat tradycji polskiej obecności w Czestworzach. No, jak na 80 lat, to całkiem nieźle pani wygląda. Proszę wypełniać żądania tego człowieka, bo inaczej on zginie. O, pani Tereso, no jak trzeba, to trzeba, no. Trzeba! No? 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 Może ja! Może ja się rozebrać dla My Brothers? Nie! Opuszczamy pokład! Proszę pana, czy wie pan, kto w tym roku zdobył literacką Nagrodę Nobla? Pewnie jakiś pisarz. Albo ta. Pisarka. Albo małżeństwo pisarzy. No nie, nagrodę w tym roku zdobyła pewna pisarka z Austrii. Zna pan może jej nazwisko? Nie. A jakby pan zapytał ją o moje, to też by nie wiedziała. Spokojnie, na pewno nie. Przepraszam panią bardzo. Czy wie pani może, kto był fundatorem Nagrody Nobla? Matka, ale pani mnie zaskoczył zupełnie. A bo właśnie po buty szłam, bo mi się tamte zeszły z zeszłego roku na zimę, sobie muszę nowe kupić, a potem jeszcze muszę do chemicznego wstąpić. No to może wie pani, w jakich kategoriach się przyznaje Nagrodę Nobla? O Boże, to znowu mnie pan mnie zastrzelił. No, ja się zupełnie się nie przygotowałam, bo... Wie pan, ja mam 5 minut, ja po buty właśnie szłam, ja muszę sobie buty kupić i jeszcze do chemicznego muszę wstąpić. Do chemicznego, dobrze, to ja może pani podpowiem, że jedna z tych kategorii związana jest właśnie z pani zakupami. Buty! Czy wie pan, kto z Polaków zdobył Nagrodę Nobla? Nobla? Fredro? No, akurat nie. Nie? To może ten Hołowczyc? Też nie. No to w takim razie Małysz. Małysz nie, no pewnie, Małysz nie, no jak? Wiedziałem, że Małysz nie, za mały jest. To może ten... A dłużej było? No, wie pan, spora grupa. Grupa, a widzi pan. Ja wiedziałem, że Rywin nie działał sam.
Przepraszam pana bardzo, czy wie pan może, kto z Polaków zdobył literacką Nagrodę Nobla? Z Polaków? Tak. No to może mała podpowiedź. Co? O, no, no, podpowiedź. Kto napisał Chłopów? Ale żeś pan podpowiedział. Rej. Mikołaj Rej. Mont. Monteverest. Raymond. Raymond zdobił Monteverest. No powiedzmy. Wysoko zaszedł. Prywatna klinika walki z nałogami znanego psychoanalityka doktora Kazimierza Posuwały. To tu każdy z nas może pozbyć się tego, czego się wstydzi. Panie doktorze, ten stary mój piernik, to on ma taki nawyk, który mu się z wiekiem normalnie nasila. Im starszy, tym głupszy. A za to ty jesteś coraz mądrzejsza. Coraz mądrzejsza jesteś. Uważaj, żeby ci Nobla nie dali niedługo. Do czego? Co do... Do niczego. Nie, no dobra, mów dalej. No i co, i to pani tak bardzo przeszkadza, tak? No to jeszcze może tak nie bardzo, ale co gorsza, to on się ciągle ogląda za babami. Naprawdę? Ogląda się pan za innymi kobietami? Nie, no skąd? Widzę, oglądam się, nie. Mało nie. Raz to taka przychodziła, to mu ta głowa tak przeleciała dookoła. No ale proszę pani, przecież to jest niemożliwe. No jak to? Obkręcił się dookoła, no, a kręgosłup, a tchawica? Kręgosłup, tchawica, ja to zawsze podejrzewałam, że on nie ma połączenia mózgu z resztą organizmu. Nie no, Irena, zlituj się do pana doktora. Co? Mówię prawdę. Panie Bogdanie, no dlaczego pan się ogląda za innymi kobietami? No przecież ma pan żonę, przysięgał pan jej. Panie doktorze, no to, że ja na stole mam obiad, to nie znaczy, że ja czasem bym się nie zerknął w menu. No czasem się zerknie, no wie pan to. Co byś zerknął? Wiadłospis, dla ciebie mówiąc, wiadłospis, taka kartka, zupa, pierogi. Tak? Ty, mądra luchu, ty, widzi pan doktor, my o poważnych sprawach, a ten, no nie głupi, no dupie Maryny nam cały czas. No, proszę tylko bez brzydkich wyrazów. Dobrze, dupie Krystyny, no. Ty, panie doktorze, pan by mu coś przepisał, no żeby on się nie oglądał za tymi babami. No dobrze, niech mu pani kupi w aptece kołnierz ortopedyczny. W aptece? W aptece. No to lecę. Niezły tyłek. Gdzie? No mówię o pana żonie. Ona ma niezły tyłek? Dzieciaku. Co ty chciałeś? No i co, panie kierowco? No będzie mandat. No ale za co? No jak to za co? Co to w ogóle za jazda jest? No, pas nie zapięty. Romek, byś mnie wziął, poczytał gazety. Ja? Dlaczego ja? Bo mi się, bracie, wszystko strasznie miga. Strasznie mi się miga. Wczoraj byłem na urodzinach u Jarka i tak żeśmy świętowali jego zdrowie, że mi moje własne się strasznie popsuło. Co to jest? Gazeta Praca? Szukasz roboty? Jarek powiedział, że jak mu nie odkupię tego fotela, to mi łeb urwie. Dobra, a szukasz czegoś konkretnego? Najlepiej jakby był służbowy samochód. To bym wyjął fotel i mu oddał. Dobra, to co? Dawaj. Uwaga. Dam pracę. Dyspozycyjnemu, bez nałogów. O, to dalej. Dam pracę. Atrakcyjnemu, przystojnemu, do wybiegu... Dalej. Ekskluzywny hotel poszukuje ludzi do organizacji bankietów. Potrzebna znajomość i doświadczenie w organizacji bankietów co najmniej 2-letnia. No to ja mam niejakie doświadczenie. Masz doświadczenie, ale w organizacji libacji alkoholowych. Pod hasłem woda do oporu. To nie to samo co bankiet. Z bankietu wychodzi się o własnych siłach. Tak? To ja nigdy nie byłem na bankiecie. Dalej. Z
sprzedawca do sklepu zoologicznego Muflon. Wymagane posłuch u zwierząt i odporność na ukąszenia. Odporność na ukąszenia to ja mam. Jak to? Od 20 lat jestem żonaty ze żmiją. No to rzeczywiście, mogłeś uodpornić. O, jest wolne stanowisko. General Menager. General? Brakuje im generałów? Ciekawe, Romek, jakbym wyglądał w mundurze. Jak przebrany menel. Dalej. Praca dla lakiernika. O, to moja żona by wzięła. Dlaczego? Ona codziennie tyle lakieru kładzie na siebie, że w domu śmierdzi jak w warsztacie. A i tak widać, że pod nowym lakierem stary gruchot. Że tak powiem. Żmija, gruchot. Fajnie się do siebie odzywacie. Przewóz piachu. Zatrudnię dorywczo na kamaza wywrotkę. Ja i bez kamaza mam takie wywrotkę, że... Do tej pory piach w zębach czuję. Dobra, to może to. Chip and Dale Supermodels. Prowadzi nabór przystojnych i dobrze zbudowanych mężczyzn do rewi dla kobiet. Coś ty najlepszego zrobił? Co? Zabrałeś mi pewną robotę. Pewną robotę to masz, wiesz jaką? Jaką? Papierkową robotę. Tak? Trzepanie worków po cemencie. Dobra. Składanie długopisów. Praca w domu. No to bardzo prosta sprawa. Wymagania. Kreatywność. Umiejętność posługiwania się językiem zapytań SQL i dobra znajomość środowiska Windows. Nieumiejętność bronienia swoich praw przed sądem pracy. To ja bym chyba nie umiał złożyć długopisu. Nawet ołówka byś nie złożył. I ostatnie. Potrzebny tłumacz filmów porno. Wymagana biegła znajomość niemieckiego. Czekaj. Biorę to. Wiesz, to przecież ty nie znasz niemieckiego. No ale zanim się wyda, to se pooglądam. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Mrównica? Dobrze, niech weź. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, inżynierze. No co tam zrobiłeś na zakładzie? Wszystko dobrze, wszystko idzie jak najlepiej. Bez żartów, inżynierze. Nie chcę od pana poklepst, tylko szczerości. Tylko szczera rozmowa może być lekarstwem na nasze polskie problemy. Słucham. Jest źle, załoga się burzy, nawołują do strajku. Normalka. Dlaczego? No, wie pan, uważają, że traktuje pan fabrykę jak swój prywatny folwark. Widzieli, jak pan się rozbija samochodem z prostytutkami, podczas gdy wszyscy ciężko pracują. Jak przy maszynach na hali stoją, to pan buszuje w szafkach i tam wędliny wyjada. Tak się bułką zapchał, że aż pogotowie musiało przyjechać. No to nie, wie pan. Pan w to wszystko wierzy? Ja? Skąd? Ja to nie wierzę, nie. Bardzo dobrze. Lojalność i najwyższa forma, czyli ślepe posłuszeństwo, jest na wagę złota w dzisiejszych czasach. Mów, co mam robić, wodzu. Zorganizuje pan spontaniczny wiec poparcia dla dyrekcji, powiedzmy jutro o 13:00, i z trybuny potępi pan warchołów, wichrzycieli i mąciwodów. Ha! Ale jak to zorganizować? Mam tutaj gdzieś specjalny podręcznik prowokatora, używany przez SB, proszę. SB? A tak. Skąd pan go ma? Po prostu mam. Mojemu podwładnemu za wspólną akcję Radom 76. A, głupia dedykacja, miałem to wyrwać.
Dobrze. Więc zorganizuje pan wiec poparcia dla dyrekcji, który przeistoczy się w seans nienawiści wobec tamtych. No i przygotuje pan jakieś tam transparenty. A co na tych transparentach napisać by? Właśnie. No, niech żyje dyrektor, program dyrektora programem robotników, kapitalizm albo śmierć. Może pan też zagrać na strunie narodowej i napisać warchoły na Madagaskar. Bardzo dobry pomysł. I najważniejsza sprawa, może nie najważniejsza, ale bardzo ważna. Przygotuje pan mnie na jutro donos. Donos z nazwiskami inspiratorów wszystkich tych tak zwanych przerw w pracy, a potem będziemy ich systematycznie, prawda, usuwać. Dobrze, dobrze. Panie dyrektorze, a dostanę za to jakieś pieniądze? Nie. A to nie szkodzi. Nie szkodzi, ja to za darmo chętnie zrobię. Do widzenia. Urodziła nam się córka, no to dzwonię do rodziny. Przyjeżdżajcie, przybywajcie, raz, że chrzest. A dwa, że chrzciny. W garniku skwierczy kaczka, co ma zimne, być się chłodzi. Dzwonek do drzwi, drzwi otwarte i rodzina w krzykiem wchodzi. Śliczna jest ta wasza Zuzia, oczy tata, noc mamusia. Jakie sprytne, jakie żwawe, a marudne za to wcale. Jak rozumie w małej głowie wszystko, co się do niej powie. Wszyscy mają, no to zdrowie, zdrowie. Dziadek pije po połowie. Śliczne dziecko, śliczna córka, kto połowę chce? Ogórka? Taki mój znajomy Jurek, to miał trójkę samych córek. Dobry kran, niedobry kurek. To nie mota, niech nie martwi się w ogóle. Szósty rodzi się zazwyczaj chłopak. Śliczna jest ta wasza Zuzia, oczy tata, nos mamusia. Jakie sprytne, jakie żwawe, a na równe za to wcale. Jak rozumie w małej głowie wszystko, co się do niej. Połowie! I się kręci, i się miele, telewizor głośno gra. Tu salce są, tam widele, wrząta USA, USA. Nie ma pracy, nie ma chleba, wszystko jest nie tak jak trzeba. Niech to pieprznie, niech to runie, niech do piekła się obsunie. Kiedyś było lepiej, znośniej, kiedyś było tak radośniej. Świat był jakoś tak piękniejszy, noc czarniejsza, dzień jaśniejszy. Wiśnie bardziej wiśniowate, jabłka bardziej jabłkowate. Może było głodniej, twardziej, ale jednak jakoś bardziej. Jak ten czas cholera zmyka, jak ten czas przepada, znika. Śliczna jest ta nasza Zuzia, oczy tata, nos mamusia. Jakie sprytne, jakie żwawe, a marudne za to wcale. Cicho ludzie, mówi tata, oto mistrz całego świata. Już za kilka lat gotowa, będzie kurde z niej królowa. Niech się mnoży nasze plemię, zaludniajmy dziećmi ziemię. Co tu po nas pozostanie, jak nie taka Zuza? Amela! La 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 gilu, 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 gilu. Chodźcie, pijaki, stąd. No jak się państwo bawili? Ja troszeczkę zmarzłam, ale co tam najważniejsze, żeby państwo mieli frajdę oglądając, patrząc, jak inny marznie, państwo sobie siedzą w cieplutkim. No przecież na czym polega radość z oglądania newsów z całego świata? Patrzeć, jak inni mają gorzej, nie? Dobra, to ja teraz biegnę do kasy, nie powiem państwu, ile dostanę, no bo nie chcę, żeby państwu zrobiło się smutno. To ma być w końcu wesoły program. No, pa!